Morda, naprawdę nie mogliśmy pojechać do domu do tego chłopa? Po jakichś krzokach musimy jeździć? Jakbyś miał grata z Jumy, też byś sprzedawał w swoim domu? Proszę państwa, jedziemy kupić kolejnego grata! To już w ogóle jest masakra jakaś. Nie, dobra, morda, ile tego hajsu wziąłeś? Mam to z 3 koła, starczy? 3 koła? Chyba w aucie. Ale goleś to też jest dobry wariat, bo nie dał nam swojego adresu, tylko w polu nam kazał się spotkać jakimś. Właśnie się boję, bo mam 500 zł ze sobą, a tyle kasy to nigdy przy tyłku nie miałem. Dzień dobry! Przyjechaliśmy obejrzeć motocykl. No mogę sprzedać okazjonalnie, jak trzeba. Ale tylko z uwagi na to, że w świetle prawa nie do końca wygląda na mój. Pania, to Jawa jest? To panie, ja nie wiem, po dziadku mam. Tak, jak siano koszę, to zawsze używam. A na chodzie? Na chodzie? No mówię, że na chodzie, jakże przyjechał. Ale to jakiś stary jest, panie. A nie, my takich starych to nie zbieramy, to kompletne chyba, nie? Panie, jakie stare, on jeszcze jeździ normalnie, no może nie jest najnowszy, no. Panie, a czemu pan go sprzedajesz? Ja wiem, bo już pole też sprzedaję, nie będę kosił dalej. Panie, a to na wtrysku? Na pełnym wytrysku, panie, no. A ile poli? Panie, ile mam, tyle wleję, ja się nie zastanawiałem nigdy. Trochę jak Adventure, 2 kurki wlewowe. O kurde, jak w mojej kadziwie. 2 kurki, 2 koła, 2 cylindry, wszystko się zgadza? Szanowni państwo, dzisiaj Sokół CWS chciałem powiedzieć, M111, w sumie CWS. A razem z nim szalony Łukasz. Siema Łukasz. Dzień dobry. Słuchajcie, sprawa jest taka, że nagrywamy z Łukaszem piękny odcinek, piękny film o Sokole. Bo Sokół jaki jest, nie każdy wie, w sumie mało kto wie, jaki ten motocykl jest, oprócz tego, że możemy go zobaczyć raz na czas na zdjęciach. Podobno to jest najbardziej motocyklowa taczka na świecie. Patrzcie na tą kierownicę. Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, jakie to jest wielkie, jakie to jest kute. Patrz na to. Wie po co to jest? Kolega Łukasz mówi, że bez skojarzy, ale to jest takie antywibracyjne, bo to tak wibruje jak... Jak co? Właśnie jak to. Ty, a czemu to nie wraca samo? Ja wiem, słuchajcie, ten motocykl był produkowany przez niecałe 5 lat i w tym czasie prawdopodobnie wyprodukowano około 3300 sztuk. Prawie wszystkie sztuki wyszły z wózkiem, prawie wszystkie sztuki trafiły do Wojska Polskiego, ale część pojechało na Węgry, część pojechało gdzieś na jakiś eksport, a już na maksa dużo zostało zaprzepaszczonych podczas tych ciemnych czasów, a w zasadzie czerwonych, zarazy. Dlatego prawie wszystkie sztuki już nie istnieją. Nasz kolega Łukasz nam tu opowiadał dzisiaj o Sokołach. O tym, że co drugi jest turbo oryginalny z jednego kawałka, jest to bzdura. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dzisiejszych czasach? Że już się nie robi motocykli, nie odnawia się, znaczy nadal się tak robi, ale coraz mniej się robi, że one wyglądają jak nowe, tylko właśnie odtwarza się tą patynę, że ten motocykl wygląda jak w oryginale. W ogóle Łukasz opowiedział nam, że ten motocykl jak trafi do niego, to był wypacykowany z pięknym lakierem i dla właściciela specjalnie został postarzony. Lepszy jest numer, że tym motocyklem żaden zwykły motocyklista nie będzie w stanie jeździć. Oczywiście bez specjalnego przeszkolenia, bo, proszę państwa, oto co następuje, Piotr tłumaczy. Zgadnij pan, gdzie masz gaz. Oczywiście, że powiedziałoby się, że tu, ale nie. Teraz tu, jest tu. Ale tu też sobie pokręcisz. Jest przyspieszacz zapłonu. Ja żech czytał w instrukcjach jakichś tam, czy jakichś przekazach historycznych, że nawet ci goście, inżynierowie, chcieli zamienić, tylko przyszedł jakiś maniak z wojska i powiedział, że jednak nie, bo żołnierz jak pcha, to stojąc tu, musi tu trzymać, a nie tu. Bo z drugiej strony jest wózek. Właśnie, bo te motocykle zostały przystosowane do jazdy z wózkiem. Tu jest ponad 900 centymetrów, niecały litr chyba, nie? Ale uwaga, on ma zaledwie 18 koni. Ale co nam powiedział ten przystojniak? Przez dzisiejsze paliwo on ma jeszcze mniej koni. Wiecie to? Wiedzieliście to czy nie? Dlaczego? Znaczy, miałeś powiedzieć dlaczego. A, że dlaczego? To może Łukasz opowie lepiej. Dlatego, że ten silnik był przystosowany do benzyny 70-tonowej, więc no dzisiejsze 95-tonowe paliwo, no to nie za bardzo, że tak powiem, chcę współpracować z silnikiem, który ma stopień sprężania 5:1 po prostu. Ty, a uwierzysz, że to stówę leci? No leci stówę, panie, i to po GPS-ie. Patrzyłem specjalnie na GPS-a, była stówa i jeszcze mnie wyprzedzą. Szalony. Tu jest, że sprzęgło, panie Piotrku. No właśnie, chciałem powiedzieć, że żeby nie było za prosto z tym gazem i przyspieszaczem zapłonu, to wysprzęglasz sobie tutaj, tą wajchą. A gdzie tu się bieg wrzuca, bo nie ma? Bo tu jest sprzęgło, a nie bieg. Na tym motocyklu jak jeździsz, musi być bardzo wyluzowany, od tego zaczynasz. 1, 2, 3, 3-stopniowa skrzynia biegów. Najlepszy numer jest taki, ten, że Sokół ma otwarty układ olejowy, czyli co wlejesz, to się wylewa. No ale nie do końca, nie kapie na ulicę jak z Junaka. Tu jest strzykawka? Tak. Tutaj się robi dotryski oleju, jak jedziesz w ciężkim terenie. Tu jest zbiornik oleju, tu jest zbiornik paliwa, a tu jest taka strzykawka, którą się wstrzykuje paliwo. To jest poziomowskaz. A gdzie jest strzykawka? Tam przy cylindrze. Paliwa nie ma. Tu. Ty masz tylko kurki, że sobie wlewasz. A, tu się dolewasz tylko. To jest taki patent, że to jakby było, bo to jest oryginalne, nie? No. Natomiast jakby to było sprawne, to sobie puszczasz i on się zawiesza po prostu na tym poziomie, na którym jest paliwo. No teraz... I on tak wystaje normalnie całą drogę? Nie, nie. No, za chwilę się topi, nie? A, okej. Okay. Masz po prostu pyk i on wiesz.
Widzicie, już nawet po lekcji sokołowania nawet się pogubiliśmy. Ale dla ułatwienia, hamulce są tak jak w normalnych motorkach. Z tym, że przód nie działa prawie w ogóle. Pokaż, a pokażesz nam, jak to odpala? Oho. Jak zapali. Jak wygląda procedura? Procedura startu maszyny rolniczej. Odkręcamy paliwo, odkręcamy olej. To jest podstawa. Możemy raz przekopać zapłon. Troszkę gazu. O takie Polskę walczyliśmy. Jezu, jak to strzela. Tu się kręci kalamitka. Boże, jak to pracuje. Wspaniałe. Wiecie, co jest najgorsze w tym motocyklu? Pięta Hillesowa, prądnica Boscha, bo niemiecka. Prądnica Bosch, maszyna nie idziosz. Mistrzu, a który też rok? Ponoć 36. I 3 lata przed wojną. Niezły się historyk. I to jest motocykl, który został skonstruowany z części istniejących na rynku, zebranych przez lata. To prawda? Ponoć tak. I to jest motocykl, który, uwaga, jeździ na co dzień, a nie tylko... Znaczy na co dzień, ciężko jeździ na co dzień, ale nie stoi w muzeum. No i za to szanuję najbardziej właściciela tego sprzętu. Ty, co to są za opony z napisem balon? Balonowe, panie, no jak? Jak guma. A co z tym zawieszeniem, czy to działa? Ciężko mi to na to pytanie odpowiedzieć, ponoć tak. Ale da się trafić w drogę? Generalnie tak. A czy to jest amortyzator skrętu? Tak, to jest amortyzator skrętu i on w odróżnieniu od reszty systemów działa. Patrzcie, tak to ładnie wygląda. Panie, a czemu tu jest ten, co to jest, kranik z komara? To z ruskiego chyba komara. Czeskiego! Rzecz, czemu tu są nowe świece NGK? Dlaczego właśnie są nowoczesne, a nie starodawne? No bo chcieliśmy go odpalić generalnie. Sanie? A tu powinna być linka, nie? Czyli te, nie, ty... Nie, jest taka dźwignia jakaś śmieszna. Ty, ale to jest tak, że jak... To jest tak, że jak nie odkręcisz tego kranika od oleju, to po prostu zatrzesz maszynę? Tak. A, super. Fajnie. To znaczy nie tak od razu, ale... Czyli pewne jest, że nasza pierwsza jazda zatarł. Ty, ale kontrolę trakcji to chyba ma. Jest fajne, że sobie tutaj skręcasz zawieszenie i usztywniasz jego pracę, nawet nie, chyba ograniczasz, po prostu tarcie sprawiasz większe, nie? I to przez to mniej się ugina. Najważniejsze jest tarcie. A czy z tą lampą da się jeździć po nocy? Próbowałeś z tym jechać w pozmroku, czy nie to... Nie było tak odważnego jeszcze u nas. Moim zdaniem to służy jedynie do doświetlania zakrętów. No i zobacz, to jest niby motocykl, który miał trafiać do wojska. Miał być terenowy. Prześwit jest wielce umowny. Silnik dwucylindrowy widlasty, jak w Indianie. Skopiowany z Indiana. Z otwartym układem olejowym. No ale Sokół 1000 Polski. Widziałeś cewkę? Cewka już niestety nie. Od MZ-y. Ale to jest podobno tak, że te silniki miały wytrzymywać 30 tysięcy kilometrów bez remontu. Czy to ma szansę wytrzymać 30 tysięcy kilometrów bez remontu? To nam powie Marcin za jakiś czas. Najbardziej lubię. Widzę ludzi na takich Sokołach, Harleyach, czy tam Indianach, jak jadą drogą i muszą tutaj zrobić naraz 100 rzeczy. Tu bieg włączyć, tutaj zmienić sprzęgło, wcisnąć, tutaj coś tym zapłonem porobić, tu gaz dodać, w międzyczasie rękę wyciągnąć, bo nie ma kierunkowskazów, tu wpompować. Przecież to jest nieustanna gehenna. I w tym momencie wyjeżdża babka z bramy Fiatem Pandą. Bo to tak naprawdę trzeba być uczciwym, że ten motocykl nie był zaprojektowany do jazdy solo. On miał jeździć z wózkiem bocznym i on musiał, w ogóle to jest jeszcze tak, że był jeszcze CWS55, taki starszy, to i on miał kopajkę z tej strony, tak żeby się w kosz uderzyć, nie? Mhm. Nie, z tej strony. Tak jak Harley. Ty, ale jak? Pomiędzy wózkiem stałeś, jak żeś się tam zmieścił? Wisiałeś na nim? No tak, miałeś kostki poździerane. Kościół, ale moim zdaniem to nie było dla wojska, tylko dla górników. Bo? Zaraz ci Łukasz zaprezentuje. Byłeś kiedyś w jakiejś kopalni w muzeum? Byłem w Wieliczce, ale tam takich dźwięków nie było. Co jest najlepsze, że nas zabiją za taki niby śmieszny film, który jest żenujący, bo to trzeba właśnie z aureolą nad głową mówić o tym motorku. A wiesz, że to jest sztuka, tatka, Błażuś. I specjalnie dla ciebie, szanujemy. Nie, w ogóle, to jak było to nowe, to musiało to wyglądać... Kojarzysz takie, nie wiem, zegarki jakieś, turbo stare, tutaj trochę mosiądzu, trochę złota, srebra, aluminium. Patrz jak to wygląda jak zegarek. Ja to się czuję przy tym sprzęcie, jakbym wlazł do antykwariatu. Tu jest dobry numer, patrz.
właścicielowi kiedyś wybuchł silnik. Jechał se i właśnie pewnie kranika nie odkręcił i mu wybuchł silnik i ktoś w zęby dostał tym silnikiem podobno. No i ślady nawet zostały zachowane. Patrz na ramę jak poobijana i na błotnik. Patrzcie, błotnik i na ramę. I to jest piękne właśnie, że ta maszyna nosi patynę, nosi historię, a nie wypacykowany, wychromowany. A wiesz dlaczego to też nie jest dla nas sprzęt? Bo nas nie stać? Też, ale przede wszystkim dlatego, że tutaj wlewasz olej, a tu benzynę i znając ciebie pierwsze co byś zrobił. To bym pomylił, wiadomo. Na odwrót i jakoś to by było. Pamiętasz jak żeś diesla zatankował do WS-ki? Fajran, film ładny taki, z czego, którego się czegoś dowiecie już niedługo. Ale też nie za szybko. Ale na bank musimy go nakręcić jeszcze raz, bo nam się cały czas wity te lepią i stabilizacja nie wyrabia. Patrzcie jak bucy. I tak trzeba żyć! O, jednak leci olej, trzeba zbijać ceny. No i właśnie, dzięki temu możemy się potargować, nie wiem jak popatrzcie. To są kamuflaże wojskowe. Czy jak hrabia Czyński na tym motorku? Sprawa jest taka, że właśnie trwają negocjacje z chłopem. Poszedł tam z żoną rozmawiać, bo łącznie mamy 3,5 tysiąca i się zastanawia. Spokój, zarejestrowany, to trzeba dać mu jeszcze z 500. Jaki Czyński? Rzecki! Ten błotnik, to zobacz, to jest moje kolano, stary. Zobacz, jaki jest gruby. Ty masz kolano 4-latka. Hamulec jest. 100 mil, opona, Polska. Kolego, ale spasowanie? Idealne. Tu miejsce na, wiesz co chodzi, to jest miejsce na fajka. Dobra, spróbuj bieg zmienić. Pyk. Wydech jest kozakiem. Pokaż jak to skacze. Cyk, cyk, cyk. Oryginalna blacha. Ta kierownica jest spokojnie, jest to taki jak od taczki, naprawdę. Ty, ale że kiedyś się kobity z tyłu woziło na takich siedzeniach? Poszedł, co zapłon na sobą łączy. Gdzie jest rozrusznik? I zaraz się odpalą w komentarzach, że nie szanujemy polskiej spuścizny motoryzacyjnej. Znowu pajasują, nic nie szanują, sokół to jest świętość, to jest pobnik, to jest wartość, to jest nasza historia. To jest zwycięstwo. Dobra, luzujcie gacie. Piękny materiał, poważny, taki jak chcecie, będzie na YouTubie. I tak, żeś zbluźnił, już masz przerąbane. Kącik technicznego dżentelmena. Pojemności niecały liter. Mocy niecałe 20 kuni. Spalanie niecała dycha. Stopień sprężania mniej niż 10 do 1. Stopień rozpędzania podobny. Hamowanie bywa. Podobno z przodu jest ABS. Uczony na stałe. Titek? Jest titek, klipkacz jest. Regulowane zawieszenie? Jest. Amor skrętu? Oczywiście. Wyświetlacz TFT? Brak. Za to jest wyświetlacz biegów. Patrz, to jest. Oraz poziom paliwa. Od razu widać, że motocykl przygotowany do sprzedaży, paliwa brak. Wycieki z silnika morda. Wiedziałem, żeby nie jechać po polskim motocyklu. Trzeba było Japończyka kupować. Jest, znaczy kapie olej, znaczy, że jest. Zabiją nas fani starej motoryzacji. A i owszem, ale co mamy zrobić? Jeszcze teraz mówiłem. I zapewne zapytacie, dlaczego w tym siedzeniu jest takie duże wgłębienie. Trzeba było gdzieś trzymać kochonec, jak się tym jechało, szczególnie z wózkiem bocznym. Piękna sztuka, pięknie. Po co tutaj zawiasy? Bo się im skończyła blacha, a mieli akurat zawias od szafki i tak zostało. Robił z tą maszynką. Już popsuta. Ty, morda, ile ustaliliście cenę? 3,5, nie? Tak? No, ale z fakturą. Miało być 3,5. Z kluczykiem 3. Na fakturkę. Ty, ale kluczyk miał działać w 3,5. Wiecie co jest najlepsze? Że jak się skręcasz, to se w skwarka walisz. To jest prawdziwy amortyzator skrętu. A se bandziocha wyhodować, żeby... Nie, no. W skwarka. Nie wyobrażacie sobie, jak się na tym dziwnie siedzi. Nie wiem, jak wam to opowiedzieć. Siedzicie jakbyście się... W ogóle to się wbija oczywiście w kolano. Łapy są jakoś tak nienaturalnie tu blisko i jeszcze wygięte. Nie tak, tylko tak. Tutaj nie masz zegarka. Kojarzy mi się z jednym współczesnym motocyklem, a jest nim Triumph Speedmaster. Ty będziesz jeździł na tylnym siedzeniu jak coś. Nara! Cześć! I pa! Piękny ten sokół.